Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Tym razem czas zacząć zimowe wędkowanie, czyli wędkowanie spod lodu. Jak widzicie, zbiornik zamarznięty, lód ponad 10 cm, bezpieczny, co zobaczycie później. I na tą chwilę jedziemy z tym koksem. Więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film z wędkarskiego wypadu spod lodowego i czas zacząć. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 7:08, 30 grudnia 2021, czwartek i w ten grudniowy jeszcze dzionek w starym roku nakręcę dla Was materiał spod lodu. Oczywiście musimy poczekać do schodu słońca, jak to się mówi, to 7:40 i wejdziemy na lód, a na razie to sobie siedzę, czekam i podziwiam ten piękny widok na tym zbiorniku. Będę chciał połowić tutaj po dziurkach, czyli jak widzicie, temperatura taka jest na tą chwilę jak teraz na zdjęciach. Więc przez kilka dni mrozu, który był, skuło ładnie i teraz przez parę dni będzie ciepło, to będzie odtajać, ale myślę, że po nowym roku znów przyjdą mrozy i będziemy dalej wędkować spod lodu. Więc nie przedłużając już dłużej, ja sobie poczekam do wschodu słońca te pół godziny i zapraszam Państwa na najnowszy film z wypadu, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jeszcze, drodzy Państwo, godzina 7:25, więc jeszcze mamy czas, więc wypisałem sobie rejestr, tak aby wszystko było na legalu. I mam tak, kuferek, czapeczkę, w środku dwie podlodówki, które przygotowałem. Oczywiście nowe wędeczki litewskie, profesjonalne gruszki. Czyli jak widzicie, dwie sztuki, baterie, kamera. Dwie z cienką żyłką bałałajki. Tu mam trzecią i 3, 4, 5, 6 wziąłem, bo jednej nie zrobiłem. 6 landrynek przygotowanych. 6, 8, 9 i 2, 11. 11 wędek, które przygotowałem, każda z inną murmyszką, z kiwaczkiem, tak aby po prostu, drodzy Państwo, nie tracić czasu. I tak to mniej więcej
wygląda. Świder do lodu oraz kuferek, na którym będę siedział. No, a w nim mamy kilka pierdółek, jak to się mówi, termos, przynęty, pasty oraz murmyszki, w razie co na zmianę. Widzicie, przynęty sztuczne, czyli sztuczną ochotkę, aby dołożyć, wypychacz, metr, no i żywa ochotka, którą będziemy zakładać na haczyk. Tak to mniej więcej wygląda. I pod spodem, tak jak mówiłem, szelki do kamery, browar, rękawiczki, kamerę podwodną, termos z kawką. I tak mówię, tak to mniej więcej wygląda. Na siedzisku będę siedział. Zaraz kamerę montuję na klatce piersiowej, ale czekamy, czekamy jeszcze do wschodu słońca, czyli mamy jeszcze około 15 minut i będziemy wędkować. Więc, drodzy Państwo, jest w pytkę. Co do karty wędkarskiej, drodzy Państwo, już opłaciłem na przyszły sezon. Jak widzicie sami, w tamtym roku było 100 zł składka członkowska, 125 niepełna, i to wystarczyło. To w sumie 125 oprócz wód górskich oraz środków pływających, bo nie opłacałem w tamtym roku, 225. Dodatkowo opłaciłem Tarnobrzeg 10 zł, Połaniec, na którym wędkowałem. Teraz niestety już Połaniec odpadł, więc w tym roku nie opłacałem Połańca. Opłaciłem składka członkowska 100 i 150 niepełna. Różnica między tamtym rokiem 125, a w tym roku 130. Z tym, że w tym roku opłaciłem także wody górskie, oprócz mierzawy i środki pływające, że z pontonu czy coś mógłbym spinningować, wędkować. Dlatego ta różnica 20 zł. A w tamtym roku nie opłacałem wód górskich oraz środków pływających. I było, tak jak mówię, 225, w tym roku jest 5 zł drożej. No ale z tym, że jeszcze doszło, co nie płaciłem w tamtym roku, 20 zł środki pływające i wody górskie oprócz mierzawy. Więc duży przeskok nie jest. Zobaczcie, jak to wyglądało inne lata, 2018, 19 oraz 20, 200 zł. To przeskok był z 2020 spory, jak to się mówi, bo 25 zł, a w tym roku tylko 5 zł. Bo bez środków pływających i wód górskich zapłaciłbym tylko 5 zł więcej niż w tamtym roku, czyli 230 zł w województwie świętokrzyskim, w okręgu świętokrzyskim. I tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze mamy chwilę czasu. Pokażę, że rejestr nowy. Starego nie oddawałem, bo stary oddam po nowym roku. Rejestr, bo widzicie, że jeszcze wędkuje w tym starym roku. I tak to mniej więcej wygląda. Więc czekamy jeszcze. Jeszcze 33 z 10 minut do 45. Tak, jest wschód słońca. I będziemy grać murmychom w tych dołkach.
sprawdzimy, drodzy Państwo, grubość lodu. W kilku dziurkach. Tyle. Tyle jest. Tyle. Powiedzmy 10 cm będzie. Zmierzymy to w domu, ale 10 centów na bank. Zobaczymy drugą z dziurek. Tu jest centymetr więcej, ale mniej więcej taka grubość, czyli dobre 10 cm. Godzina odpowiednia, więc idziemy po sprzęt. I mamy kilka dziur, które przez noc nie zamarzły, więc je, tuż było nęcone, więc je obskoczymy. Jeszcze tą sprawdzę. Patyk. 10 cm dobrego lodu. Idziemy po sprzęt i będziemy przepuszczać murmychę, grać wędeczkami i oby tylko coś złowić. Więc zapraszam, drodzy Państwo, raz jeszcze na najnowszy film spod lodu. Jestem sam na zbiorniku. Więc, drodzy Państwo, nie bierzcie do młodszych kolegów wędkujących, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo najlepiej spod lodu łowić z kimś, ale ze względu, że nie miałem z kim jechać, a rok się kończy, więc pojechałem sam, lód jest bezpieczny, mniej więcej, ale pamiętajcie, drodzy widzowie, nigdy przeważnie samemu z kimś. Zabezpieczyć się w razie co w kolce, w sznurek i tak, aby ktoś wiedział, że wędkujecie na lodzie. Ja niestety, widzicie, sam jeden na tym zbiorniku, no ale tak to wypadło, więc jeszcze raz, nie bierzcie ze mnie przykładu, drodzy widzowie, bo tak akurat dzisiaj wypadło. Dobrze, bierzemy sprzęty, wchodzimy i wędkujemy. Dobrze, jeszcze sprawdzimy lód. Jest 10. Jak widzicie, od 105 jest to 17. 117, czyli 10, 12 centymetrów. Lodu. Zakładamy. Zobaczymy. Dobrze, okej. Mamy na dnie i jedziemy. A, widzieliście, było. Okej, mógł być jazgar. Nie nęcony, ale ktoś tu łowił wczoraj prawdopodobnie, więc po nim w tych dziurach będziemy łowić, nie jedziemy wiercić nowy.
taki pierwszy wypad spod lodu w tym sezonie, tak aby tylko coś złowić. Zaraz zmienimy wędkę z murmyszką, dopasujemy jakiś inny kolor. Zobaczymy, czy wyżej ich nie ma. I wędkujemy. Zobaczymy w drugiej, na tej samej murmysce. Kilka dziur sprawdzimy i zaraz najwyżej zmienimy średnicę żyłki. Wędkę z murmyszką, z kolorem. No i od dołu pobijemy o dno trochę. Tutaj z metr. Jak widzicie, mniej więcej to tak wygląda. Zobaczymy tutaj. To oczywiście spuścimy niżej. Mamy, drodzy Państwo, pierwszego garbuska, czyli jak widzicie, rybka zaliczona. Rybka zaliczona, więc cieszy. I tu baja, a my dajemy dalej. Czyli tak jak mówię, nie w każdej dziurze są. No ale od razu efekt był. Idziemy za ciosem, czyli machamy dalej. Ach, było, ale co się wlecze, nie uciecę, było. Mamy kolejnego zwolennika naszych
skrzyni. A więc widzicie, w jednej dziurze dwa brania, bajecznie wyzuś, bajecznie. Ach, ściągnęło, drodzy Państwo, więc zakładam z powrotem dwie sztuki, bo ściągnęło. Widocznie w tym przeręblu stado tam jeszcze niewielkich okoni pływa. Sprawdzę drugą dziurę. Jak nie da to efektu, to zmienię wędkę z murmyszką. Ale sprawdzimy obok. Było uderzenie. Mamy niedużego miłośnika naszych przynęt. Nieduże, ale cieszy. Więc w inną dziurę, tak żeby nie odprowadzały nam stada. Cieszą mi te małe. No i w końcu mniej więcej to tak, drodzy Państwo, wygląda. Założymy murmyszkę. Raczej ochotkę na murmyszkę i zobaczymy z tej drugiej dziury co jak. Więc wędkujemy pomalutku, powolutku. Wędkuje pyza na swojskim ogródku. Więc widzicie, drodzy Państwo, sam jedyny na lodzie. No jest pięknie. Jakieś rybki dopisują. Tylko czekamy na więcej i większe. Oby. Najwyżej później pójdziemy tam na róg, tam pójdziemy w tą zatoczkę przed siebie. No zobaczymy jak przez parę godzinek co tu się będzie działo w tych dziurach. Tak powiedziałem, bliżej środka nie doszedł z brzegu. Ale zaraz zmienimy murmyszkę. Ta daje radę, ale zobaczymy inny kolor. Inny kolor główki, kształt.
Więc wędkujemy. Zobaczymy jeszcze. Tu jest dziurka. Tom. To jest niedaleko. Ale tu jest płycej. Nic. Więc próbuję po tych dziurach. Na wierce ze dwie dziury. Okej. Jedną. Drugą. I tu damy trzecią. Trzecią. Więc weźmiemy czerpaczek. Jak to mówi. Odsłonimy. Jeden. Cztery dałem.
dałem 4 Tu jest grubszy trochę lód, ale ponad 10 cm. Widzicie, sam jestem na całym zbiorniku, przynajmniej tutaj. Godzina 8:49 to godzinkę wędkowania. Małe okonki. No ale działamy, działamy, działamy. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co dalej będzie. Co i jak przy zmianie sprzętów, bo akurat jest na tyle, jak widzicie sami, wędek jest, więc zakryję, bo mży, i dalej weźmiemy w tych dwóch otworach, a zaraz sprawdzimy nowe. Czyli tak mówię, zostańcie ze mną i wiecie, jak jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. W pytę pyza! W pytę! Próbujemy w nowych dziurach. Wiecie, dziury nienęcone, woda PZW to mówienie z marszu. No i bez nęcenia przede wszystkim, świeże dziury. No ale zobaczymy, co, jak. Dobrze, zmieniamy sprzęta na innego, ściągniemy tylko ochotkę żywą. Sztuczna może być, nie przeszkadza. Weźmiemy z cięższą żyłką 0,8, główka taka, kiwaczek, i zobaczymy na tej, co się będzie działo. Też duża główka, ale zobaczymy, później najwyżej jeszcze zmienimy na mniejszą. Bardzo delikatną. Okej. Dobrze.
Dobrze, ale założymy ochotkę. Założymy dwie ochotki i zobaczymy na tą murmurę, co będzie się działo. Jedziemy. Spróbujemy przy samych odcinkach. Zobaczcie, blisko płytko, ile tu jest. Nawet metra nie ma, ale zobaczymy. Podciągnę trochę. Wreszcie mamy pięknego garbuska, takiego już przyzwoitego. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaki ładny. Ten to już jest ponad dwie dychy wymiarowy na bank. Zdecydowanie wziął. Więc wypuścimy go. Zobaczcie, jaki ładny, piękny byczek. Który pójdzie. Do dziurki, baja. No i takich więcej. Idę po ochotkę. Założymy świeży towar. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli zmiana wędki dziury dała radę. Już trochę więcej kolegów. Widzę kilka osób łowiących spod lodu. Nie jestem sam. No i puszczamy dalej. Zakładamy ochotkę i wędkujemy. I jest, wiecie jak, w pytę.